Powiem tak, że powiaty miały trudny okres tej kadencji z dwóch względów, że projekty, które mogliśmy składać o środki unijne, nie były dostępne w takiej ilości jak w poprzedniej edycji. Przypomnę, że jeżeli chodzi o program budowy dróg, jedynie PROW dawał możliwość złożenia powiatu, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na dwie inwestycje i tyle. Więc jeżeli to tylko dwie inwestycje, to trochę mało. Pozostałe projekty nie obejmowały drogi powiatowe, chyba że były w systemie TNT drogi. My natomiast nie mamy tutaj ani autostrad, ani dróg krajowych, więc na terenie powiatu zostały nam drogi wojewódzkie i niestety ten program dobudowy dróg powiatowych do dróg w systemie TNT nie obejmował powiatu lubaczowskiego, a szkoda, bo liczyliśmy, że zaliczą nam choćby dojazd do autostrady z Wielkich Oczu jako dostęp do drogi krajowej. Niestety tak nie postąpił Urząd Marszałkowski, uznał, że to nie jest wystarczający argument, bo droga, autostrada biegnie w innym powiecie i jeszcze kawałeczek trzeba jechać drogą krajową, a dopiero później do drogi powiatowej i wniosek nasz na budowę drogi choćby przez Budzeń, od Budzynia z mostem przez Wielkie Oczy, Łukawiec do Szczutkowa niestety został niezakwalifikowany do budowy zjazdów z autostrad. I powiem, że ten projekt również przepadł w konkursie tak zwanym transgranicznym Polska-Białoruś-Ukraina, gdzie przypomnę, każda strona ma dwa głosy i z naszej strony nie było głosowania za tą drogą, co dla mnie było niezrozumiałe, chociaż tyle razy występowaliśmy, a głosy dwa miał nasz marszałek. Więc tutaj ten przykład daje, że to trochę trudniej jest zdobywać środki. W pozostałych wnioskach, które składaliśmy, otrzymaliśmy środki, choćby na budowę internatu, to jest taka placówka oświatowa, na budowę infrastruktury, choćby dam przykład, budowa boiska koło liceum, przebudowę szpitalna, modernizacja, choćby budowa lotniska, modernizacja wszystkich naszych urządzeń do leczenia zakupiliśmy ze środków unijnych. Tutaj te pieniądze, które były możliwe do pozyskania, żeśmy pozyskali. Z innych takich elementów, które pozyskiwaliśmy pieniądze, to z programu drogowego krajowego, gdzie pełną pulę wykorzystujemy co roku, bo możliwość była składania maksymalnie dwóch wniosków. Nie zawsze nam kwalifikowano dwa, czasem jeden. Ale przypomnę, że w tych relacjach i wartościach tak najgorzej nie było, bo wybudowaliśmy 74 km dróg za 41 milionów złotych. To jest wartość i duża, i satysfakcjonująca, ale gdybyśmy porównali do okresu, który minął, kiedy można było składać wnioski o pieniądze unijne, to było to aż 160 km na kwotę 60 milionów. Tutaj wybudowano mniej kilometrów, bo już trzeba więcej wydawać na kilometr budowy drogi. Inwestycje drogowe, z tego co szacujemy, podrożały średnio rok do roku o 30%, więc za 1/3 trzeba dodać więcej do kilometra drogi jeszcze niż rok temu było. A gdyby policzył kadencję całą do tyłu, to dwukrotnie zdrożała wartość budowy kilometra drogi, więc jak ktoś wymienia cyfry, to wartość cyfr należałoby podzielić z tamtego okresu, pomnożyć razy dwa, a z tego okresu końcowego podzielić przez dwa, to by było sprawiedliwie, kto za co i ile zbudował. A przypomnę, że budowaliśmy też inne obiekty i nie ukrywam, taką perełką dla nas to jest przebudowa obiektów, które są dla nas historycznie cenne, jak modernizacje czy obiektów sakralnych, w tym grekokatolickich, które nie zawsze są dla ludzi zrozumiałe. Dlaczego te? Ano, bo te są pozostawione same sobie, tam nie ma gospodarzy. Tym gospodarzem może być samorząd,
lub powiat, gminny samorząd lub powiat. Natomiast jeżeli jest na Skarbie Państwa, to już nie ma gospodarza. Skarbem Państwa we władaniu szeroko rozumianym powinni się zajmować, opiekować starosta, ale wystarczających instrumentów do opieki nie ma, bo środki, które na modernizację czy utrzymanie możemy przeznaczyć, są niewystarczające. I pomimo takiego obrazu, to przyjęliśmy dwie cerkwie pod jurysdykcję muzeum. To jest cerkiew w Radrużu, która jest już wspaniałym obiektem, i cerkiew w Bruśnie, która też została przyjęta pod naszą jurysdykcję. I tam obiekt, który jest przebudowywany, piękny obiekt koło tej cerkwi, który będzie kiedyś wzmacniał potencjał turystyczny, bo można tam zrobić biuro obsługi turystów, a nawet przenieść placówkę, zawsze mówię, że Powiatowe Centrum Kultury mogłoby, jak ma słabe pomieszczenia, mogłoby się znaleźć w Radrużu i mieć wspaniałe warunki, co nie ukrywam, być może, że będzie rzeczą kontrowersyjną, ale gdyby patrzeć przez możliwości wzmocnienia potencjału turystycznego i oferty turystycznej jako ofertę naszego powiatu, to by było uzasadnione, bo w takim biurze można obsługiwać turystów i to z całym szacunkiem dla innych branży turystycznych, które działają w powiecie, mogłoby być to przynoszące jakąś tam korzyść, bo na turystach można zawsze zarobić, pokazując im piękno powiatu lubaczowskiego. W sposób zorganizowany i myślę, że w porozumieniu również z gminą Choryniec, bo ten obiekt leży na terenie Choryńca, jest już końcowe prace, co za ponad 2 miliony złotych przywrócony został obiekt do użyteczności. Trochę inaczej wygląda niż wyglądał, piękne krużganki zrobione to no na taki wzór, jak można by się było spodziewać z epoki poprzedniej, ale unowocześniony ze wszystkimi mediami wewnątrz, więc jest to piękny obiekt, warty do zagospodarowania. A przypomnę, że słynne nasze dbanie o bezpieczeństwo zdrowotne skończyło się budową lądowiska. Niektórzy mówią, po co? Może być w ogóle niewykorzystania, ale kiedy potrzeba, to trzeba mieć obiekt, na którym o każdej porze dnia i nocy może wylądować helikopter, bo to lądowisko posiada właśnie taki system oświetleniowy, że mogą lądować w nocy helikoptery, mogą o każdej porze dnia tam być przyjęci, stamtąd podjęci z wypadków czy z jakichś innych nieszczęsnych zdarzeń osoby, które wymagają opieki, i zawiezieni do tych szpitali, które mogą udzielić takiej pomocy. I przypomnę, że ten obieg jest, już służy, już kilkakrotnie był wypróbowany, ale nie tylko wypróbowany, w sensie takim, że pacjenci, którzy tutaj do nas nie mogli trafić, bo takiej możliwości nie mogliśmy im zaoferować opieki, to zostali przetransportowani do szpitali o wyższej referencyjności, o wyższym stopniu specjalizacji i tam leczeni. Więc tutaj ten obiekt na pewno zasługuje na poprawę. No, wzmocniliśmy też na pewno nasze działania na etapie budowy czy przebudowy chodników w miejscowościach, przez które przebiegają drogi powiatowe, i te chodniki są piękne, może nawet ładniejsze niż w niektórych miastach, bo są nowe. Przykład takich chodników przy drodze powiatowej jest na terenie gminy Stary Dzików, gdzie i w Nowym Dzikowie, w Starym Dzikowie, a nawet w takich miejscowościach jak na drodze od Szczutkowa do Łukawca. Łukawiec ma bardzo piękną trasę chodnikową. To nie znaczy, że tam tylko żeśmy skończyli takie budowy, bo również na terenie gminy Lubaczów były budowane chodniki, choćby w miejscowości Młodów, dalej miejscowość Krowica, teraz jeszcze Lisiejamy, więc to nie tylko budujemy w tych miejscowościach, ale w Oleszycach również na trasie do Dzikowa w miejscowości Łuszkowce. Piękny chodnik, gdzie jest i bezpieczeństwo na wylocie ulic z Oleszyc w kierunku Dzikowa, chodniki, więc budujemy, poprawiamy bezpieczeństwo i myślę, że to będzie zadanie na przyszłość, żeby w tych miejscach, gdzie wzrósł dzięki przebudowie
dróg, bo drogi stały się nowocześniejsze i wzrosła jakoś prędkość tych kierowców, którzy jadą, chociaż są to tereny zabudowane. Niemniej jednak, żeby uniknąć jakichś potrąceń, zwłaszcza w okresach zimowych, jesiennych, kiedy nie widać, będzie potrzeba budowy chodników w wielu miejscowościach i takie miejscowości już mamy wytypowane, w których by należało wybudować. Czy projektujemy budowę, dam przykład Ruda Różaniecka, jest już tam przeznaczona kwota na budowę w Wielkich Oczach koło cmentarza w kierunku Kobylnicy. Następny odcinek budowy chodników Narol Wieś przez Narol Wieś. W samym Cieszanowie i w miejscowościach takich jak Niemstów, Chotylub są wytypowana trasa do budowy chodników. Dużo chodników zrobiliśmy też w gminie Choryniec przy naszych drogach w kierunku Nowin Choryneckich, w kierunku Radruża, więc tam wspólnie z wójtem też trwała przebudowa chodników za pieniądze nasze i pieniądze wójta. W samym Lubaczowie też idzie przebudowa przy naszych drogach chodników, choćby tutaj koło sądu w kierunku drogi na Cieszanów. Również chcemy w Lubaczowie w przyszłości modernizować i przebudować drogę od liceum w kierunku stacji. Liczyliśmy, że ta droga przejdzie nam w projekcie razem z miastem, no ale niestety jakichś tam powodów nie uwzględniono tej drogi, więc złożyliśmy ten projekt na budowę drogi już teraz na jesieni razem z drogą, która ma być budowana od Łukawca w kierunku Wielkich Oczu, bo mogliśmy złożyć dwa projekty i te drogi przeszły. Ale budowaliśmy również drogi w miejscowościach takich, które do tej pory nie miały szczęścia na inwestycje. Udało się wybudować drogę, która z Płazowa przez Łówcze skraca drogę na Narol i tam w polu został wybudowany piękny odcinek 4-kilometrowy prawie drogi z mostem w Jędrzejówce, więc poprawione, już można dojechać do Narola jeszcze jedną drogą, gdyby coś się działo na drodze głównej, tam zawsze się coś w zimie dzieje pod górką przed samym Narolem, to jest objazd tą drogą do Narola i policja może pokierować na właśnie trasą na Łówcze. Również w takich miejscowościach, gdzie też łączyliśmy naszą drogą drogi wojewódzkie z naszą powiatową. Przykład przez Podemszczyznę w kierunku Brusna jest taki piękny łącznik zrobiony. Czy dokończyliśmy do Radruża drogę, czy robiliśmy do Nowin Choryneckich drogę. Nie wspomnę, że do Łukawca są dwa połączenia przez Kornagi, to też w tej kadencji była zrobiona droga. No, o wcześniejszych drogach wspominałem, więc nazbierało się tego w kadencji aż 74 km. Chcielibyśmy więcej, ale z 400 km to jest dobry wynik. Przypomnę, że powiaty budowały średnio, bo taki jest raport, co powiaty robiły w dwudziestoleciu, po 7 km rocznie. My taki wskaźnik mamy powyżej 18 km rocznie i w tej kadencji żeśmy te 18 km zachowali pomimo szczupłości środków, a więc brakuje nam 2 km do 20, gdzie by było super, bo żeby w powiecie nie następowała degradacja dróg, musi się budować co roku, czy przebudowywać 20 km. Mamy 400 km dróg po to, żeby po 20 latach znowu wrócić z 20-kilometrową przebudową na drogi, bo tak jest wymóg. Czy temu sprostamy? Być może, że na pewno, bo nie ukrywam, że gdy się pojawią większe pieniądze, czy większy wkład będzie państwa, a mniejsze samorządu, będzie większa możliwość. Takie zapowiedzi teraz rządu, że dadzą 80%, damy tylko 20%, to spowoduje, że ilość dróg wybudowanych w powiatach może wzrosnąć, chociaż nie gwarantuję tego na pewno, bo jak rosną koszty przebudowy dróg i będą większe pieniądze, to zaraz większe pieniądze żądają wykonawcy na naszych inwestycjach. W momencie, kiedy na przykład nie było pieniędzy, to ceny dróg spadły do poziomu niskiego i wtedy, kiedy nie było naboru środków, to myśmy robili dosyć solidne drogi z pieniędzy krajowych, tych, które mógł samorząd wyłożyć, samorządy gminne i my, w montażu 50-50 i to była nasza taka praca coroczna, która złożyła się również na te kilometry, poza programem, przypomnę, budowę dróg
z PROW-u. A w PROW-ie to budowaliśmy drogę do Dzikowa. Z tym, że nie całkowitą, bo okazało się, że PROW miał maksymalną kwotę 3 miliony złotych na jeden wniosek, więc jak się dostało na jeden wniosek 3 i na drugie 3, to maksymalnie można było dostać 6 milionów. Ale to nie wystarczyło na cały odcinek i niektórzy się dziwili, dlaczego nie zrobiliśmy całego. No we wniosku nie można było po prostu złożyć na większy wniosek, na większe pieniądze. I to robiliśmy już teraz z pieniędzy krajowych. Ten odcinek, który był między Dzikowem a Oleszycami i na końcówce Cewkowa, już z pieniędzy krajowych. I jest już na końcówce praca na tym odcinku. Tą drogą można też jechać. Wspaniale się jeździ. Mówi pan starosta o tych drogowych inwestycjach, które nie udały się. Czy były jeszcze jakieś inne planowane, które z różnych powodów trzeba było na przykład odłożyć w czasie? No, taką inwestycją odłożoną w czasie jest budowa mostu na Budzyniu, który, i nie tylko na Budzyniu, bo takich mostów i mostków na terenie powiatu jest około 100. Z tego 20 może procent mamy niewymagających przebudowy, bo były przebudowane w czasie, kiedy no, myśmy przebudowę robili na naszych drogach. Natomiast były budowane mosty, które miały nośność określoną, czyli na przykład tonaż 15 ton na most całkowity, i te mosty zostały z tamtej epoki i one dzisiaj, jak już ktoś wjeżdża większym gabarytowo samochodem czy pojazdem na ten most, no, ulegają uszkodzeniu. Przykład takiego mostu, który poprawiamy bez przerwy, to jest most na trasie od Lubaczowa w kierunku Oleszyc przez Borchów, gdzie dwukrotnie tego roku samochody o dużym ciężarze załamały most i musieliśmy wymieniać nawierzchnię tego mostu, która jest drewniana. Taki most drewniany jest na rzece Koziejówce, na rzece Wirowej. Taki most drewniany jest w miejscowości Ruda. Taki most drewniany jest w miejscowości Chotylub, gdzie wypadałoby wymienić, a może nawet zmienić technologię mostu nie na drewniany nakład, tylko na przykład żel beton i zrobić most prawdziwego zderzenia. Niestety przeprawy mostowe nie są tanie. Z tego co wiem, taki most na przykład na Budzyniu kosztowałoby około 5 milionów złotych, więc budowanie go nawet w relacjach 50-50 to jest 2,5 miliona za most na dużej przeprawie. Na mniejszych być może były to kwoty około 2-milionowe, 3-milionowe, ale to też 1,5-2 miliony i takich pieniędzy wolnych do przebudowy mostów powiat nie ma. Liczymy, że ten program, który zapowiedział premier, nie skończy się na moście na Sanie, tylko będzie dotyczył również mostów na terenie powiatów, więc jeżeli będzie taka możliwość składania wniosków do tych budowy czy przebudowy przepraw mostowych na terenie powiatu, chętnie złożymy, bo kilka projektów mamy. Mamy na pięć projektów mostowych gotowe, między innymi również na most w Budzyniu, ale tu na terenie Opaki najbliższy most mamy, na terenie również Nowej Grobli dwie przeprawy mostowe mają projekty, więc gdyby tak brać pod uwagę, to w każdej chwili jesteśmy gotowi złożyć te projekty, gdyby się pojawiły te pieniądze, o których tak głośno się zapowiada, że będą pieniądze na przeprawy mostowe na terenie całego kraju. I to jest taka nadzieja, że mosty te też będą naszym takim oczkiem w głowie, ale i nie tylko. Chcemy zająć się też niepełnosprawnością, szeroko rozumianą poprawą dostępu do naszych obiektów. W przypadku jednej szkoły, zespołu szkół, to już mamy temat załatwiony, bo internat i główny budynek mają windę i tam nie ma potrzeby czy w tej chwili ingerowania, ale jest liceum, w którym trzeba o niepełnosprawnych zadbać i windę zafundować, żeby dowoziła na wszystkie piętra, bo jest tam kłopot z osobami, które są niepełnosprawne, żeby gdzieś tam do klas opracowni czy na wyższe piętra się dostały. Podobnie w Oleszycach w internacie i w samym budynku głównym w zespole też będzie potrzeba montowania wind. W starostwie akurat nie temat został zapomniane, bo jest ta winda, ale w innych obiektach starostwa, jak w sanepidzie, gdzie też wypadałoby windę
w którymś miejscu umieścić, jeszcze nie wiemy w którym, bo tam za dużo miejsca nie ma. Być może, że trzeba będzie znowu taką windą zewnętrzną jak w starostwie się posłużyć, bo podjazd tam jest zły. Być może, że z boku koło tych schodów postawić windę, która by wywoziła na piętra, ale to wymaga wszystko pieniędzy. Winda taka jak nasza w starostwie kosztowała ponad 400 tysięcy złotych. Więc zafundowanie wszystkich obiektów, tych, których wymieniłem, windy, w tych obiektach windy, no, będzie operacją, która w przyszłości na pewno będzie musiała być w jakiś sposób i zaabsorbowana środkami, które na ten cel trzeba będzie pozyskać. Żeby się coś działo w powiecie, musi być jakaś w miarę dobra współpraca między starostą a Radą Powiatu. Jak pan tą swoją współpracę przez te ostatnie 4 lata właśnie z radnymi, z zarządem ocenia? No powiem, że mamy dobrą radę. Wbrew pozorom obgadywania przez oponentów, że nasi radni nic nie robią, czy nie potrafią pewnych rzeczy artykułować, okazuje się, że Rada w swoim wymiarze artykułowania potrzeb jest radą solenną. I to nie jest prawda, że jak radny nie krzyczy, to nic nie robi, bo radny, który przychodzi więcej załatwi w rozmowach z zarządem czy w rozmowie ze mną, niż krzycząc publicznie, że mu się coś nie podoba. Bo oponenci zwykle mają to do siebie, że chwilowo mają rację, żeby pokazać, że mają rację. Ale to nie znaczy, że oni cały potencjał robią. Nie wystarczy zrobić zdjęcie na drodze, że się, i powiedzieć, że się zrobiło drogę. Trzeba jeszcze zrobić projekt tej drogi, napisać ten projekt, zabezpieczyć środki, a za tym musi podnieść ręce większość, a nie mniejszość. Więc jak mniejszość mówi, że coś robi, nie podnosząc na przykład ręce za budżetem, czy nie głosując za budżetem, to jest dziwne robienie i mówienie nieprawdy. Więc uważam Radę bardzo solennie pracującą, nawet oponentów, jeżeli mają rację, a nie dyskwalifikuje, jak zgłaszają jakieś mądre pomysły, czy chcą pomagać, to trzeba to przyjąć za dobrą monetę. Natomiast mówienie, że nic się nie zrobiło w powiecie, to jest mówieniem takim jak niedawne mówienie rządu, że cała Polska była w ruinie i wystarczyło 3 lata, już Polska rozkwitła. Więc to nie tak, że nagle coś się stało. Nie, tu się buduje systematycznie. Choćby przykład szpitala, który budowaliśmy, skończyliśmy i temat zdrowia uważamy na jakiś czas, że już nie trzeba będzie wrócić tam z budową. Chociaż modernizację tego obiektu trzeba będzie robić. Modernizację sprzętu, modernizację urządzeń, które tam są, a które się zużywają. Modernizację ocieplenia, którą trzeba będzie tam przeprowadzić. To te zadania nas będą czekać. I niewątpliwie tutaj wielka zasługa Rady jest w tym, że w spokoju, w rzeczowej rozmowie radni z różnych gmin, z każdej gminy, tam gdzie coś się działo, artykułowali te potrzeby i przychodzili. No, można powiedzieć, że pan radny Mazurkiewicz nie oponuje, nie zabiera głosu, ale w sprawach takich dotyczących rzeczy na terenie gminy bywa skuteczny, bo to nikąd się nie wziął chodnik w Krowicy, to nie tylko zasługa wójta i powiatu, ale również tych, którzy to artykułowali, tam potrzeba poprawy bezpieczeństwa w sprawie tego chodnika w Krowicy, bo ludzie giną na drodze, no i jest taki radny, który no niby nie zabiera głosu, ale miał rację i ten chodnik został zrobiony. W przypadku na przykład do Dzikowa siedzi członek zarządu, pan Kotula. No też te wszystkie inwestycje, które dotyczą tej gminy, to nie są zasługą radnego, który się fotografuje na tych inwestycjach, tylko tego, który w zarządzie rzeczy głosuje i myślę, że jego większa zasługa jest niż tych, którzy krzyczą, że coś im się nie podoba. Ale również inni radni z gmin bardzo aktywni są z każdej gminy, z gminy Narol, z gminy Choryniec, z gminy Cieszanów, z gminy wiejskiej Lubaczów, z gminy Wielkie Oczy. Z Oleszec to ja jestem tym radnym, bo nie ma już innego radnego, sam jestem radnym, a to jest efekt, że co roku wystawiają tylu chętnych w Oleszycach, żeby mnie już tam nie było jako radnego, że nie mają innych radnych, inne opcje. My też nie mamy, ale przeciwko mnie, wszyscy przeciwko staroście. I to tak skutkuje, że niektóre gminy mają jednego radnego i musi wystarczyć jeden radny za całą gminę. Mniejsze gminy mają po dwie osoby
a niektóre gminy mają 3. Przykład takiej gminy to jest gmina Cieszanów, czy przykład gminy, która ma 3 radnych, jest gmina Choryniec. Gmina wiejska Lubaczów też ma 3 radnych. No więc tutaj można powiedzieć, że poszukanie możliwości to jest taka rzecz, że jeżeli radni współpracują, że jeżeli potrafią konsensus uzyskiwać w głosowaniach, bo to jest ważne, to oni dużo robią i bardzo sobie cenię właśnie pracę tych radnych. Również radni z miasta, którzy może gdzieś tam fajerwerków nie szukają, ale ci, co poszukują konsensusu, w pewnych kwestiach uzyskują i efekty, i wsparcie. I to nie jest tak, że robią coś na pokaz po to tylko, żeby zaistnieć, nakrzyczeć, oponować. W sensownej dyskusji, w jakimś proponowaniu sensownych rzeczy ja widzę pracę i współpracę radnych. Natomiast jeżeli ktoś tylko ma żądania, jakiś czasem wyjmi takie wymyślone, no, na wyrost, no, może powiedzieć nawet przerastające możliwości powiatu, to o takim kimś można powiedzieć, że jest oponentem stałym, który chce być oponentem, bo tak mu wypada. Bo w opozycji dobrze być, za nic się nie ponosi odpowiedzialność, z wyjątkiem tego, że się komuś trochę zdrowia napsuje. No ale to jest rola opozycji taka i z tego się nie należy ani za bardzo smucić, a myślę, że patrząc przez pryzmat tych rzeczy, które się udało zrobić, to nie przypadek, że ponad 300 powiatów w Polsce, 314 powiatów, 41 miejsce za ostatni rok jest powiatu lubaczowskiego. To nie jest miejsce, które by nas całkowicie satysfakcjonowało, bo mieliśmy za inwestycje również i pierwsze miejsce. No ale wtedy były inwestycje duże, typu budowa szpitala w Lubaczowie, czy modernizowaliśmy nasze szkoły, przebudowywaliśmy obiekty szkolne, modernizowaliśmy bazę oświatową. Tam duże nakłady były i duże projekty były, więc trochę inna pula środków pracowała na to, żeby mieć wyższe miejsce w rankingu. Powiedzmy jeszcze, może bo o tym nie mówiliśmy, że też w tym ostatnim czasie pojawił się w Lubaczowie inwestor. Powiem, że w całym Lubaczowie wiele firm się pojawiło, ale takim inwestorem, który przejął od nas, wykupił w strefie, jest fabryka mebli i myślę, że jak jej się nic tam nie stanie wielkiego na arenach międzynarodowych, ktoś ich tam nie zmieci, to ta fabryka, no chyba najwięcej osób z tych wszystkich zakładów, które są w powiecie lubaczowskim, zatrudniła. To ponad 200 osób już, to jest no, znaczący potencjał, ale również taka firma jak kopalnia siarki, która wprawdzie nie w samym mieście Lubaczowie, ale w niedalekiej Baszni rozbudowuje kopalnię i z tego co wiem, to ma osiągnąć już w niedługim czasie 100-osobowe zatrudnienie. To jest taki kolejny większy z zakładów. Duży zakład jest pana Kapery, który na terenie Suchej Woli powstał, który tam przepakowuje warzywa i koncesjonuje, to wysyła do supermarketów i innych w odpowiednich opakowaniach. Duży zakład jest na terenie Dzikowa, dawnego PGR-u, teraz ulica Leśna, który może przerobić 40 ton owoców w ciągu doby, więc to jest duży potentat i ma swoją bazę surowcową, ale również korzysta z owoców, a tego roku był nadmiar i wysyp owoców, więc chyba mają z czego produkować czy przetwarzać, więc to jest taki zakład, który później z odciśniętych owoców, na przykład borówki, tą borówkę suszy i dodaje do herbat. Panie starosto, mówił pan o tej dostępności dla osób niepełnosprawnych, o tym, że trzeba będzie te windy montować i tak dalej. Czy to są rzeczy, którymi w pierwszej kolejności będzie w tej nowej kadencji zajmował się starosta i rada, którym powinien się zająć? Czy będzie coś jeszcze takiego jakby pilniejszego, nad czym trzeba będzie zacząć pracować? No na pewno jedną z pilniejszych rzeczy będzie, bo w Oleszycach mamy warsztaty terapii zajęciowych i mamy prawie całe jedno piętro niewykorzystane w internacie.
i teraz jest, a chętnych do warsztatów mamy coraz więcej, więc żeby te osoby mogły funkcjonować między piętrami, to wypadałoby tam w pierwszej kolejności zająć się windą i w tym internacie windę zamontować. Mamy już przeprowadzone rozmowy na ten temat i z panem Maciejem z funduszu PFRON. Być może, że tam będzie najlepiej ulokować wniosek, a być może, że będzie program jakiś taki, gdzie likwidacja barier architektonicznych będzie możliwa do zrobienia bez funduszy z PFRON-u. Po prostu tak jak programy ciepłownicze. Mamy też, na pewno będzie temat ciepła, czyli przebudowę urządzeń, choćby grzewczych w szpitalu, gdzie przez kanał, który jest w odległości kilkuset metrów, jest kotłownia, ucieka spora część ciepła i to jest nierentowne, nieekonomiczne. Projekty już na ten cel pan dyrektor ma, tylko no, stosowny fundusz, jeżeli będzie możliwość uruchomienia, to na pewno trzeba będzie tę kotłownię zmodernizować i zrobić bliżej. Albo choćby samą parę, którą się wytwarza tam i transportuje, to trzeba wytwarzacze parę przebudować i zrobić w innych miejscach. To na pewno takie potrzeby będą. W oświatowych obiektach na pewno potrzeba jest od razu, bo są osoby niepełnosprawne, które się uczą w naszych szkołach. A więc rodzicom, którzy dostarczają młodzież do naszych szkół, będzie łatwiej podjąć decyzję, a nie tylko gdzieś tam szukać szkoły o takim profilu, gdzie można umieścić osobę, która jest niepełnosprawna i żeby ona nie czuła dyskomfortu, żeby nie trzeba było pomocników do wyciągania wózków do klas i tak dalej, żeby to się odbywało w sposób taki, no jakby chodził w zespole, gdzie już można przywieźć osobę niepełnosprawną i ona sobie da radę, jeżdżąc po wszystkich miejscach, gdzie tylko jest możliwość dostępu. Nie ukrywam, że to jest problem, ale i problem na pewno będzie, który w krótkim czasie trzeba będzie też zająć się, to polityka senioralna. Jest coraz więcej osób w podeszłym wieku. Trzeba też się tymi osobami trzeba będzie zająć. To nie tylko domy pomocy społecznej, ale opieka szeroko rozumiana z człowiekiem, który jest starszy i który wymaga wsparcia, pokazania w takich obiektach czy innych. Jakoś pomóc trzeba będzie też się zastanowić. Mamy bardzo dużo stowarzyszeń, które działają na terenie powiatu i też liczą na pieniądze, które samorząd da do jakichś ciekawych inicjatyw i my takie inicjatywy wspieramy, bo nie ukrywam, od sportowych, szeroko rozumianych, różnych ciekawych dyscyplin, które w powiecie się choćby już kwitną, jak Warcaby Stupolowe, gdzie są Mistrzostwa Świata Juniorów w Goryńcu, po pływaków, po judoków, po jakichś karateków, te osoby funkcjonują. No, po sport zwykły, masowy, typu wspieranie zawodów, rywalizacji na szczeblu szkół naszych, szkół gminnych, szczebel powiatowy, później szczebel wojewódzki. Powiat w tym wszystkim uczestniczy. Po stowarzyszenia, takie jak osoby niepełnosprawne, niewidomi, diabetycy, emeryci, inne fundusze i fundacje, jak Czas na Pomoc w Oleszycach, która też ciekawą perspektywę, jeszcze teraz kresowiacy, których też wsparliśmy, bo kresami się trzeba zająć, kulturą kresów. Tam pani Magoń bardzo mocno ostatnio wzięła się za tę sprawę, więc takie osoby, które chcą coś robić z pożytkiem dla powiatu, na pewno będzie musiał powiat w przyszłości uwzględniać i wspierać. Niektórzy mówią, a co jeszcze? No co roku wydajemy jakieś wydawnictwo. To przez Powiatowe Centrum co roku pojawia się publikacja. Ostatnio się ukazała publikacja o strażach. Taka na stulecie, chociaż straży mają nieco więcej niż 100 lat, mają 150, najstarsze. I nie ukrywam, że jest to publikacja, która nobilituje wszystkie środowiska ze wszystkich gmin. O strażakach niektórzy mówią, że nic nie robią, tylko imprezują. Ale nie chciałbym być w skórze tego, co tak mówi, jak mu potrzeba jest udzielenia pomocy. Czy to na drodze, jakby się coś stało, czy w przypadku pożaru, powodzi i innych nieszczęść. Więc strażacy na pewno są tą grupą
i dużego zaufania. Oni robią non-profit. Tam nawet jak dostają jakieś niewielkie pieniądze za jakąś akcję, to są to tak śmieszne pieniądze, że jakby kogoś do roboty na przykład takiej za te pieniądze chciał zatrudnić, nie zatrudni. Choćby ostatnio sprawa pomorów czy innych rzeczy, pomór ASF, to musiał zabezpieczać to burmistrz Cieszanowa przy pomocy strażaków, innych osób chętnych, bo takich, którzy by chcieli się podjąć pracy, nie było. Więc to nie jest tak, że strażacy nie są potrzebni. Są potrzebni i myślę, że będą jeszcze potrzebni. To środowisko jest takie, które wymaga nobilitacji i wsparcia szeroko rozumianego, nie tylko z powiatu, ale również i rządowych pieniędzy, bo pomoc udzielana człowiekowi i poczucie takie, że jest bezpieczne, bo w każdej chwili ktoś pomoże, przyjedzie, wyciągnie zdrowo, czy pomoże inne rzeczy zrobić, czy nawet z samochodu, nie daj Boże, zakleszczonego przyjadą, wytną i wyciągną człowieka, który wymaga pomocy, to są strażacy z naszych jednostek, którzy są w systemie krajowym i są do tego przygotowani, do takich wyjazdów. Wyszkolenie, przygotowanie, a nawet udzielenie pierwszej pomocy to też są sanitariusze przygotowani w strażach, którzy są ratownikami, którzy udzielą pierwszej pomocy, mają do tego odpowiedni sprzęt.